Niech pani pokaże. Cały powiat widzi. Pani Sabinka, prosto nie z Gminta, z Boczka. Szanowni Państwo, nie ma śmiechu, trzeba wybić. Oj, ludzie, ludzie. A tak, żeście chcieli piwa. Są z bandał, za darmo. No i co? Nie ma ochoty? Za darmo. A przypominam, główną nagrodą jest obiad w restauracji familijna Węglowica. Obiad ufundowała restauracja dla dwóch osób. Drugie miejsce przygotowana na niespodziankę restauracja floriańska w Wieruszowie. Jest to pizza. Za trzecie miejsce, proszę Państwa, nagrodę przygotował sołtys. Dbając o bezpieczeństwo, żeby bezpiecznie wrócić do domu, to zwycięzca trzeciego miejsca dostaje kamizelkę blaskową. Justyna! 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 A może Marcin? O, ale widzę Krzysiu. Krzysiu, coś się stało. Krzysztof! 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 Nie dobra! Oni mają po połowie butelki. No powiem tak, kto sprytniejszy, bo ten wygra. To mocniejszy w płucach. No nie róbcie siary, dajcie to trochę łyka. Niespotykana rzecz. Na pewno nigdzie nie powiecie. Tylko wspólne takie rzeczy. Konkurs wymyślony przez sołtysa. Kochani, ja zawsze o was myślałem. Jak ktoś potrzebuje, to życzę ręcznika. Proszę bardzo. No ale proszę publiczność o doping. Naprawdę, oni tracą dużo energii. Wielkie brawa dla wszystkich. Naprawdę, kochani, wielkie brawa. Bo oni naprawdę dużo emocji i siły tracą na to. No to się cieszę, że się w to zgłosili, bo ja to jedyni tutaj z tej publiczności. No nie wiem, no nie wiem, kto wygra jeszcze, czy chłopak, czy dziewczyna, ale cieszę się niezmiernie. Jest mi bardzo miło. Pogoda nam sprzyja, cały czas zapraszam do Manufaktury Smaku, gdzie mamy, proszę Państwa, lody tajskie. Jest pierwszy! Jest zwycięzca, proszę Państwa! Wielkie brawa! Kto jest zwycięzcą, panie przewodniczący? Marcin. Pan Marcin Banar! Wielkie brawa! Szanowni Państwo, wypisuj! Wielkie brawa! Pan Marcin Banar ze Spula jest organizatorem, zwycięzcą konkursu picia piwa przez smoczek. Panie Marcinie, drugie miejsce kto zajął? Nie ma? Pijemy, pijemy. O, pani Sabina, dyskwalifikacja! Dyskwalifikacja! Szczepan! Szczepan jest drugie miejsce, Szczepan? Tak! Szczepan! Ale to stanie pan piło. Szczepan! Jest drugie miejsce. Kto trzeci? Jest pan Domega. Dobrze, mamy zwycięzców. Szanowni Państwo, proszę tutaj do mnie całą trójkę. Brawo! Pan Cicci, brawo, dyplom. Tutaj proszę bardzo, nagroda dla pana. Powtarzam, nagrodą jest obiad w restauracji familijna Węglowica. Drugie miejsce. Kto jest drugi? Pan Robiński, tak? Pan Robiński, bardzo proszę. Pizza w restauracji floriańska w Wieruszowie. Zapraszam. A trzecie miejsce, żeby w Wieruszowie... Ty wygląd w Wieruszowie, Wieruszowie. Sztuczę na pizze na wszystko. Pan domagała za trzecie miejsce, żeby szczęśliwie wrócił do domu. Otrzymuje ode mnie odblaskową koszulkę bardzo cenną. Bardzo proszę. I gratuluję. A dla pani Sabinki, panowie organizatorzy, po piweczko proszę, dla przegranych. Po piwku. Nie, ja mam po piwku.